Witam serdecznie na ostatnim już ze wszystkich wykładów, przynajmniej tych, które planuję przedstawić w ramach wytrzymałości materiału. I dzisiaj porozmawiamy sobie o złożonych stanach naprężeń. Oczywiście ja cały czas korzystam z prezentacji przygotowanej przez doktor habilitowaną Kingę na Lepkę z AGH. Uważam, że te prezentacje są najlepszymi, jakie możecie w tej dziedzinie znaleźć i nie uważam, żeby było potrzebne korzystanie z czegokolwiek innego. Jeżeli chodzi o takie podstawy podstaw, czyli jeżeli mówimy w ogóle o pojęciu hipotezy wytężeniowe, to co my mamy na myśli? Łatwo sobie wyobrazić, że w rzeczywistym świecie rzadko kiedy jest tak samo jak w teorii, czyli rzadko kiedy mamy do czynienia na przykład z jednoosiowym ściskaniem, z czystym ścinaniem albo z jednoosiowym rozciąganiem. No, zginanie czy skręcanie są elementy maszyn, rzeczywiście możemy to sobie łatwo wyobrazić, które są poddawane czystemu na przykład zginaniu albo czystemu skręcaniu, choć to już nie jest takie oczywiste. Dlatego pojawiło się pojęcie wytężenia. I wytężenia to jest taki ogół zmian w naszym ciele, któremu podlega ono na skutek działania wszystkich sił, które są do niego przyłożone. Czyli jest poddawany w jednym czasie wielu rodzajom odkształceń i wielu rodzajom naprężeń. Tu oczywiście definicję możecie sobie przeczytać sami, ja jej nie będę czytał. I warto sobie powiedzieć, że jeżeli my chcemy o takim wytężeniu mówić, to musimy sobie jeszcze sklasyfikować no, tą naszą granicę wytrzymałości. No i tutaj szału nie będzie, ponieważ tym stanem krytycznym, czyli tym stanem utraty spójności materiału, tym, do którego nie powinniśmy się zbliżyć w ramach eksploatacji naszego urządzenia, będzie granica plastyczności w przypadku materiałów elastyczno-plastycznych lub granica wytrzymałości, albo granica na rozciąganie lub na ściskanie w przypadku materiałów kruchych. Wytężenie jest funkcją stanu naprężenia materiałów oraz jego odpowiednich ostałych materiałowych. Czyli możemy sobie to podsumować, że wytężenie jest funkcją stanu naprężenia materiału, która uwzględnia jego stałe materiałowe. I teraz w zależności, czy to będą osie dowolne, czy osie główne centralne, albo to będzie sigma x, y, z, i naprężenia tnące tau xy, tau yz, tau zx, albo to będą tylko naprężenia główne centralne. C to są stałe materiałowe, w naszym przypadku oczywiście współczynnik Poissona, moduł Younga i moduł Kirchhoffa. Jeżeli chodzi o to, jak określać to na wytężenie, to utarło się określać to wytężenie w taki sposób, jak gdyby nasz materiał poddawany był tylko jednoosiowemu rozciąganiu. Czyli my teraz chcemy znaleźć pewne funkcje matematyczne, które z naszego złożonego stanu naprężeń pozwolą nam przejść na jednoosiowe rozciąganie, gdzie rozciągana dany układ rozciągany jest poprzez naprężenie zredukowane. I właśnie w celu, aby to naprężenie zredukowane obliczyć, zostały wymyślone hipotezy wytężeniowe, czyli założenia dotyczące tego, jaka wielkość fizyczna związana ze stanem naprężenia odkształceń decyduje o wytężeniu materiału. Czyli troszkę podsumowując ten wstęp teoretyczny, czyli można powiedzieć, że hipoteza wytężeniowa jest to pewna funkcja matematyczna, pewne założenie matematyczne, które umożliwia nam przejście ze złożonego stanu naprężeń do stanu jednoosiowego rozciągania, w którym, no z racji na to, że to jest jednoosiowe rozciąganie, możemy przejść do warunku bezpieczeństwa klasycznego, czyli tego warunku bezpieczeństwa dla jednoosiowego rozciągania, gdzie w naszym przypadku naprężenia zredukowane są mniejsze, równe dopuszczalnym naprężeniom na rozciąganie. I troszkę historii. Tutaj mamy niewielki błąd, bo pierwszą w historii jest hipoteza Galileusza, jednakże została ona opracowana i ogłoszona nie w 1632, ale w 1638 roku. W 1632 roku, taka ciekawostka,
Galileusz wydał drugie ze swoich dzieł dotyczące ruchu Ziemi i głoszenia teorii kopernikańskiej, za co w rok później, bo w 1633, został skazany przez inkwizycję wyrokiem i jednym z konsekwencji tego wyroku był areszt domowy. I w trakcie tego aresztu domowego, no i też późniejszego czasu, gdy Galileusz miał zakaz zajmowania się teorią kopernikańską, badał on różnego rodzaju naprężenia. Ponieważ to jest 1632 rok, więc badania, które przeprowadzał Galileusz, były przeprowadzane z wykorzystaniem kamiennych klocków. I Galileusz te kamienne klocki, oczywiście z kamienia naturalnego, natomiast no, my możemy powiedzieć sobie, że to tak samo jakby badał klocki betonowe czy różnego rodzaju cegły. Pamiętajmy o tym, że beton jest kamieniem sztucznym, tak? W każdym razie te kamienie poddawał różnym złożonym stanom naprężeń i zauważył, że nieważne jakiemu stanowi naprężeń te kamienne klocki zostaną poddane, to ich granica wytrzymałości jest zawsze taka sama i jest równa, w tym przypadku no, naprężenia te maksymalne są równe naprężeniom sigma 1, czyli osi głównej. Pamiętamy, że sigma 1 jest większe niż sigma 2, jest większe niż sigma 3, dlatego tutaj ten złożony stan naprężeń w osiach głównych wygląda w ten sposób i te maksymalne naprężenia to zawsze będzie sigma 1. I Galileusz zauważył, że jeżeli te maksymalne naprężenia przekroczą wartości dopuszczalne na rozciąganie, to jego próbka ulega zniszczeniu. Zwróćmy uwagę na to, że w przypadku kamieni naprężenia dopuszczalne na rozciąganie są zawsze mniejsze niż naprężenia dopuszczalne na ściskanie. Galileusz tego nie uwzględnił. Prawdopodobnie no, zginał on nasze próbki, a wiemy, że w czasie zginania jedna warstwa powyżej osi obojętnej, jeżeli to jest zginanie w ten sposób, powyżej osi obojętnej jest poddawana ściskaniu, ta poniżej jest rozciąganiu, więc w tym przypadku były to naprężenia na rozciąganie, te niższe naprężenie. Rozwinięcie tej hipotezy przeprowadzili Klepsch i Rankin odpowiednio w 1862 i w 1856 roku dokonali tego niezależnie. I oni rozwinęli tą hipotezę o uwzględnienie warunku dopuszczalnych naprężeń ściskających. I zwróćmy uwagę na to, że powiedzieli oni, że naprężenia zredukowane są równe maksymalnej wartości jednej z dwóch, albo sigma 1, albo wartość bezwzględna sigma 3 podzielone przez z. I to musi być mniejsze równe niż naprężenia dopuszczalne na rozciąganie. Teraz, gdzie tutaj są naprężenia maksymalne na ściskanie? Zwróćmy uwagę na to, że z zostało zdefiniowane jako współczynnik dopuszczalnych naprężeń ściskających podzielonych przez dopuszczalne naprężenia rozciągające. Czyli jeżeli teraz pod Z podstawimy tę wartość KC przez KR i podstawimy sobie równanie sigma 3 podzielone przez KC przez KR, KR wędruje nam do góry, więc mamy sigma 3 podzielone razy KR podzielone przez KC mniejsze równe niż KR. KR się skraca i KC z do ułamka przenosimy na drugą stronę i otrzymujemy warunek sigma 3 mniejsze równe niż KC. Pamiętajmy o tym, że naprężenia ściskające są zawsze dodatnie, natomiast przepraszam, rozciągające, natomiast naprężenia ściskające są ujemne. Dlatego tu mamy tą wartość bezwzględną i dlatego to właśnie w tym warunku, bo pamiętamy sigma 1 większe równe sigma 2 większe równe sigma 3, w tym warunku naprężenia będą sigma 3 zawsze tymi naprężeniami ściskającymi. Obecnie te hipotezy nie są już raczej stosowane. Zresztą jest to tutaj ładnie też zapisane, że są stosowane rzadko i jedynie w przypadku materiałów kruchych. Natomiast można chyba bezpiecznie przyjąć i powiedzieć tu nie rzadko, tylko nie są w ogóle stosowane, a na pewno nie w praktyce. Hipotezę Galileusza można wykorzystać jednak jeszcze do jednej rzeczy, a mianowicie do wyznaczania granicy na wytrzymałość, na rozciągania materiałów kruchych. W
tym celu z takiego materiału należy wykonać odpowiedni walec o średnicy D duże i długości L. I teraz zwróćmy uwagę na to, jak charakterystycznie pęka ten walec. On pęka zgodnie z osią ściskania, tak? Czyli równolegle do osi ściskania. I teraz, jeżeli wyciągniemy stąd taką niewielką kostkę naprężeń, to zwróćmy uwagę, że zgodnie z tym, co wiemy o materiałach i o kształceniach objętościowych, no to jeżeli ten materiał, ta kostka nasza jest ściskana w tą stronę, to ona musi jednocześnie, jeżeli tu się zmniejsza wymiar, tu musi się rozchodzić, a skoro tu się rozchodzi, to tu muszą pojawiać się naprężenia rozciągające. I na tej podstawie możemy sobie te naprężenia rozciągające obliczyć. No a jeżeli mamy taką kostkę, to można powiedzieć, że tak naprawdę ten materiał nie jest ściskany w osi Y, tylko jest rozciągany w osi X. No i teraz, licząc sobie naprężenia sigma X, możemy wyliczyć maksymalne naprężenia rozciągające. I stąd też z tych tutaj wzorów przedstawionych możemy sobie wyliczyć, że wytrzymałość na rozciąganie przy teście rozłupywania materiałów kruchych można obliczyć jako 2 siła maksymalna podzielone przez pi razy d razy l. Następną hipotezą historycznie jest hipoteza de Saint-Venanta. Venanta. Jak to by się nie czytało? De Saint-Venant. Tak zwana hipoteza największego odkształcenia osiowego. Hipoteza ta nadal tak naprawdę wykorzystywana jest i traktuje ona materiały kruche. O materiałach kruchych. Przyjmijmy sobie, że nasze ciało poddane jest złożonemu stanowi naprężeń normalnych i wiemy już, co sobie mówiliśmy na wcześniejszych wykładach, że maksymalne odkształcenie osiowe to jest ten wzór, tak, epsilon 1 równa się 1 przez moduł Yanga w nawiasie sigma 1 minus współczynnik Poissona w nawiasie sigma 2 plus sigma 3, tak? Natomiast w przypadku jednoosiowego rozciągania na maksymalne odkształcenie osiowe epsilon max równa się naprężenie zredukowane podzielone przez moduł Yanga. A więc mamy wzór na naprężenia zredukowane. I teraz przyjmijmy sobie jakiś przypadek, który poddawany jest jednoosiowemu ściskaniu. Sigma 1 musi być w tym przypadku równe 0, sigma 2 równe 0, no i sigma 3 równe się minus sigma. Pamiętamy, że jeżeli to jest ściskanie, no to tutaj musi się pojawić ten znaczek minus. Jeżeli sobie teraz te wartości podstawimy do naprężeń zredukowanych, w konsekwencji otrzymamy ten wzór. Stąd zwróćmy uwagę, że moduł Yanga razy naprężenia mniejsze równe niż naprężenia dopuszczalne na rozciąganie. Stąd obustronnie możemy to podzielić sobie na współczynnik Poissona, tak? I zauważyć, że skoro to jest jednoosiowe ściskanie, no to naprężenia muszą być też mniejsze równe niż naprężenia dopuszczalne na ściskanie. I możemy wysnuć stąd równość, że naprężenia dopuszczalne na ściskanie równe są co do wartości naprężeniu na rozciąganie podzielonym przez moduł Poissona. Oczywiście w przypadku stali ten współczynnik Poissona wynosi 0,3, natomiast można powiedzieć, że w przypadku większości materiałów inżynierskich on się mieści w przedziale 0,1-0,3. Stąd wytrzymałość na ściskanie równa się od 3 do 10 wytrzymałości na rozciąganie. Hipoteza ta jest też już rzadko stosowana, natomiast jeżeli już, to tylko i wyłącznie dla materiałów kruchych. Kolejną hipotezą, tym razem już hipotezą, która bywa stosowana, jest hipoteza Kolumba, Tereski i Guesta. Tak zwana hipoteza maksymalnych naprężeń stycznych. Zwróćmy sobie uwagę na to, że hipoteza ta ma jakoby 3 nazwiska w sobie zawarte. I nazwiska te są nazwiskami badaczy, którzy wymyślili te hipotezy niezależnie od siebie. Pierwszy był Kolumb, drugi był Treska, trzeci był Guest.
Mam nadzieję, że dobrze to czytam. I tą hipotezę nazywa się hipotezą o maksymalnych naprężeniach stycznych, ponieważ ona jako parametr wytężenia wykorzystuje maksymalne właśnie naprężenia styczne. Jeżeli teraz mamy ciało trójwymiarowe, poddawane złożonemu stanowi naprężeń sigma 1, sigma 2, sigma 3, no to w każdej osi możemy sobie maksymalne naprężenia styczne wyliczyć z podanych wzorów. Sigma tau 1, 2 maksymalne to się równa sigma 1 minus sigma 2 przez 2, tau maksymalne w osi 2, 3, sigma 2 minus sigma 3 przez 2, no i tau maksymalne w osi 1, 3 to jest sigma 1 minus sigma 3 przez 2. Pamiętamy o tym, że skoro są to osie normalne, centralne, główne, zasadniczo, no to sigma 1 jest większe równe sigma 2, większe równe sigma 3, co sobie już mówiliśmy w trakcie trwania tego wykładu. W związku z tym największa różnica z tych działań matematycznych będzie osiągnięta dla sigma 1, 3, gdzie ponieważ sigma 1 jest najbardziej oddalony na osi od sigma 3. Tak? Mam nadzieję, że to jest zupełnie jasne. Stąd jako naprężenia styczne maksymalne możemy sobie przyjąć tau maksymalne równe sigma 1 minus sigma 3 przez 2. I jeżeli teraz policzymy sobie naprężenia styczne maksymalne dla jednoosiowego rozciągania, to możemy sobie przypomnieć, że maksymalne naprężenia styczne równa się sigma zredukowane przez 2, stąd sigma zredukowane to się równa nic innego niż sigma 1 minus sigma 3. I hipoteza maksymalnych naprężeń stycznych albo hipoteza Kolumba-Tersky-Gesta oznaczana jako hipoteza C myślnik T myślnik G, tak jak tutaj pokazano, jest do dziś stosowana w przypadku prostych stanów naprężeń, głównie płaskich nawet stanów naprężeń, w przypadku materiałów sprężysto-plastycznych, czyli między innymi stali. Jeszcze to, na co możemy sobie zwrócić uwagę, że podobnie jak dla hipotezy Sanventa, dla hipotezy maksymalnych naprężeń stycznych, możemy wyliczyć sobie zależność, tym razem nie pomiędzy naprężeniami maksymalnymi dopuszczalnymi na rozciąganie i ściskanie, ale pomiędzy ścinaniem a rozciąganiem. Ponieważ skoro mówimy tu o maksymalnych naprężeniach stycznych, no to jakby no już nam się narzuca to, że wyznaczamy naprężenia tnące. I teraz tak, przyjmijmy sobie, że mamy naszą kostkę naprężeń, czyli nasze ciało, które poddane jest czystemu ścinaniu. To znaczy, że sigma x i sigma y mają swoje minimalne wartości, no w tym przypadku sigma x równa się sigma, tak, sigma y równa się 0, natomiast tau xy równa się tau. I dla takiego przypadku możemy sobie wyliczyć sigma 1 i sigma 3 z wzoru, jak podano. Ten wzór też sobie wyprowadzaliśmy na jednym z wcześniejszych wykładów. I jeżeli teraz te wartości podstawimy sobie do wzoru na naprężenia zredukowane, to zwróćmy uwagę na to, że naprężenie zredukowane równa się pierwiastek z sigma kwadrat dodać 4 tau kwadrat. I jeżeli teraz będziemy mieli to samo ciało poddane już czystemu ścinaniu, ja chyba powiedziałem wcześniej też czystemu ścinaniu, no oczywiście to czyste ścinanie nie jest, no to sigma x, sigma y równa się 0, tau x, y równa się 0, stąd otrzymujemy, że 2 tau, czyli po prostu tutaj podstawiamy 0, tutaj podstawiamy tau, pierwiastek z 4 tau kwadrat to jest 2 tau, mniejsze równe niż naprężenia dopuszczalne na rozciąganie, czyli tau jest też mniejsze równe niż naprężenia dopuszczalne na ścinanie, stąd możemy sobie 2 tau mniejsze równe niż kr podzielić na 2, czyli mamy kr przez 2 i to musi być równe co do wartości naprężeniom dopuszczalnym na ścinanie, czyli naprężeniom stycznym. Stąd otrzymujemy zależność, że na dopuszczalne naprężenia tnące równa się 0,5 naprężeń rozciągających. I ostatnią hipotezą
wytężeniową Hubera Misesa Hankiego. Ostatnią hipotezą pod względem dzisiaj omawianych, natomiast nie jest to hipoteza najlepsza. Jest to hipoteza, której uczymy się ze względu na to, że jest ona bardzo prosta do wykorzystania, ponieważ uczeń Hubera o nazwisku Burzyński, o ile dobrze pamiętam, opracował rozwinięcie tej hipotezy. Zwróćmy uwagę na nazwiska Hubera Misesa Hankiego. Huber był polskim naukowcem ze szkoły bodajże lwowskiej i opracował on tą hipotezę jako pierwszy. Niestety swoje badanie opublikował w języku polskim, wskutek czego jego osiągnięcie przeszło całemu światu naukowemu koło nosa, nikt tego nie zauważył. Dlatego ta hipoteza bywa nazywana za granicą hipotezą Misesa Hankiego. Polacy walczą o to, żeby hipoteza była nazywana Hubera Misesa Hankiego. To się coraz lepiej udaje, natomiast jeszcze nie zawsze tak jest. I to będzie ostatnia hipoteza, o której sobie dzisiaj powiemy. Kolejna hipoteza, hipoteza Burzyńskiego, której dzisiaj nie omówimy, jest rozwinięciem tej hipotezy. Huber, Misy i Henki wykorzystali energię odkształceń. Pamiętamy, że w wytrzymałości materiałów wyróżniamy odkształcenie postaciowe i odkształcenie objętościowe. Całkowite odkształcenie materiału jest sumą tych dwóch odkształceń. Skoro jakieś odkształcenie następuje, to to odkształcenie musi mieć też własną energię. I energia ta może być wyrażana wzorami, które tu zostały podane. Najpierw dla odkształcenia objętościowego, a następnie dla odkształcenia postaciowego. I teraz, wyliczając energię odkształcenia postaciowego dla złożonego stanu naprężeń i dla jednościowego ściskania, porównując je ze sobą, możemy obliczyć naprężenia zredukowane. Jeżeli chodzi o Burzyńskiego, to on rozszerzył tą hipotezę i uwzględnia w swojej hipotezie jeszcze dodatkowo energię odkształcenia objętościowego. Ponieważ jednak hipoteza Hubera Misesa Hankiego wykorzystuje tylko i wyłącznie energię właściwą odkształcenia postaciowego, dlatego nazywa się też ją hipotezą energii odkształcenia postaciowego, poprawniej energii właściwej odkształcenia postaciowego. I teraz, jeżeli porównamy sobie energię odkształcenia postaciowego w stanie złożonym oraz przy jednoosiowym rozciąganiu, otrzymujemy wzór na naprężenia zredukowane. W przypadku trójwymiarowego stanu naprężeń przestrzennego oraz w przypadku płaskiego. Słuszność tej hipotezy została wielokrotnie potwierdzona i na pewno każdy z Was będzie ją wykorzystywał, jeżeli nie w praktyce inżynierskiej, to na pewno w czasie studiów, nie tylko na wytrzymałości materiałów, ale również choćby na PKM-ach. Dla oczywiście materiałów sprężystoplastycznych, czyli m.in. stali. I teraz przyjmijmy sobie pewien stan naprężeń stycznych i normalnych. Czyli podobnie jak wcześniej dla hipotezy Kolumba Treski-Guesta mamy ten sam stan i z tego stanu tak, sigma x równa się sigma, tau x y równa się tau, obliczamy sobie naprężenia zredukowane, które są równe pierwiastek ze sigma kwadrat dodać 3 tau do kwadratu. Przypomnijmy sobie, że wcześniejsza hipoteza Kolumba Treski-Guesta w tym wzorze otrzymywała tutaj 4 tau kwadrat. Więc jak widać, hipotezy te nie są dalekie od siebie, jeżeli chodzi o wartość naprężeń zredukowanych. Natomiast jeżeli podstawimy sobie teraz do tej hipotezy warunek czystego ścinania, to analogicznie jak dla hipotezy Kolumba Treski-Guesta możemy obliczyć wartość dopuszczalnych naprężeń tnących tutaj jako dopuszczalne naprężenia rozciągające podzielone nie przez 2, ale przez pierwiastek z 3, a więc otrzymujemy 0,59 naprężeń na rozciąganie. W przypadku hipotezy Kolumba Treski-Guesta było to 0,5
dopuszczalnych naprężeń na rozciąganie. Czyli widzimy, że różnica między tymi hipotezami nie jest bardzo duża. I hipoteza ta wykorzystywana jest w każdym obiekcie, gdzie następuje złożony stan naprężeń. Oczywiście takim najbardziej popularnym przykładem złożonego stanu naprężeń jest występowanie jednocześnie dwóch momentów. Momentu gnącego i skręcającego. Zarówno w takich przypadkach, gdy mamy bardziej, można powiedzieć, rzadko spotykane, jeżeli chodzi o obliczenia ich i wyliczenia ich wytrzymałości mechanicznej, czy to będą jakieś nożyczki, czy różnego rodzaju dźwignie, ale też takie częściej spotykane urządzenia, które my jako inżynierzy liczymy, to są różnego rodzaju wały. Zwróćmy uwagę na to, że wał, na którym osadzony jest, czy to będzie silnik kołozębaty, kołopasowe, czy jakiekolwiek inne przenoszenie napędu, zawsze będzie poddawany dwóm rodzajom naprężeń, dwóm rodzajom momentów, czy też sił. Będą to momenty skręcające, które odpowiadają bezpośrednio za przeniesienie napędu, tak, z jednego końca wału na drugi koniec wału, oraz to będą momenty gnące. Oczywiście momenty gnące wynikają z tego, że w przypadku na przykład kół zębatych, zęby zazębiają się ze sobą i żeby przenieść ten napęd pomiędzy jednym zębem a drugim, no my musimy wytworzyć między nimi tarcie. I to właśnie ta siła tarcia, która jest pomiędzy jednym a drugim zębem, powoduje, tak, pojawienie się momentów gnących, czyli momentów prostopadłych do osi, w zasadzie sił prostopadłych do osi wału, które powodują zginanie tego wału. W przypadku kół pasowych jest to, myślę, troszkę bardziej intuicyjnie, ponieważ no, w przypadku kół pasowych tym nośnikiem siły jest siła tarcia pomiędzy pasem a kołem. Skoro musi być siła tarcia, to tarcie jest proporcjonalne do nacisku, więc my musimy napinać te pasy. A skoro je napinamy, no to my musimy niejako wyginamy w pewien sposób nasze wały, żeby to ten odpowiedni nacisk uzyskać. I teraz, jeżeli wykorzystamy, czy to będzie hipoteza Kolumba Tersky-Guesta, czy hipoteza Hubera Misesa-Henkiego, te hipotezy, żeby obliczyć momenty zredukowane, to w takim przypadku, gdy mamy moment skręcający i moment gnący, możemy sobie do tych dwóch wzorów podłożyć naprężenia normalne, czyli naprężenia wynikające ze zginania. Pamiętamy, że naprężenia przy zginaniu czystym to jest moment gnący podzielony przez wyznacznik na zginanie. Natomiast naprężenia styczne to będą naprężenia powodowane przez moment skręcający. I pamiętamy, że tutaj powinno być MS, czyli moment skręcający podzielony przez W0. Natomiast wiemy, że W0, może, przepraszam, że wyznacznik przy zginaniu to jest W0 podzielone przez 2, dlatego tutaj zamiast W0 podstawiamy dwa razy wyznacznik na zginanie, co pozwala nam obliczyć momenty zredukowane zarówno dla hipotezy Kolumba Tersky-Guesta, jak i hipotezy Hubera Misesa-Henkiego. I to właśnie tym momentem zredukowanym będziemy posługiwać się najczęściej. Warunkiem bezpieczeństwa oczywiście w takim przypadku, gdy mówimy o momencie zredukowanym, będzie dopuszczalne naprężenie przy zginaniu KG. No i oczywiście WG, wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie, wartość, która jest stabilaryzowana. Tak, tutaj mamy jeszcze raz powtórzone momenty zredukowane. Tych wzorów należy się nauczyć, nieważne czy będziecie ich potrzebowali na kolokwium, czy później do obliczeń choćby wałów czy przekładni zębatych w trakcie trwania PKM-ów. Na pewno będziecie je wykorzystywać. Wykorzystanie tych hipotezy Hubera Misesa-Henkiego oraz Kolumba Tersky-Guesta omówimy sobie w części
poświęconej ćwiczeniom i rozwiązywaniu zadań. Natomiast jeżeli uważacie, że te wykłady powinny być rozszerzone jakąś tematykę albo ćwiczenia powinny być rozszerzone jakąś tematykę, dajcie mi znać w komentarzu. Z chęcią nagram jeszcze jeden, dwa, czy ile będzie potrzebnych filmów, aby rozjaśnić pewne aspekty wytrzymałości materiałów. Przynajmniej te, na których sam znam się w jakiś sposób. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.